Nie tylko Narnia. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Podróż wędrowca do świtu można by określić mianem książki o przyjaźni, a raczej o dojrzewaniu do przyjaźni. Bo poza postaciami, które już znamy z poprzednich tomów, Edmundem, Łucją, Kaspianem, teraz już królem Kaspianem, pojawia się nowa postać wprowadzona w sposób bardzo brutalny. To jest, muszę powiedzieć, jedno chyba z bardziej okrutnych zdań w literaturze. Pierwsze zdanie Podróży wędrowca do świtu. Był raz pewien chłopiec, który nazywał się Eustachy Klarencjusz Skrap i trzeba powiedzieć, że raczej na to zasługiwał. Postać mocno niesympatyczna, która jednak w sumie jest chyba głównym bohaterem tej powieści. Eustachy, który jest dzieckiem źle wychowanym, bardzo samolubnym i dojrzewa do tego, by stać się po prostu lepszym człowiekiem. By, jak to będzie już wspominane na koniec Podróży wędrowca do świtu, ale także później w Srebrnym krześle, że zdecydowanie się zmieni, że po tej przygodzie zachowywał się już zupełnie inaczej. A w jaki sposób do tego doszło? W dużej mierze przez przyjaźń. Chłopiec, który najpierw jest rozżalony w zasadzie na cały świat, włącznie ze swoimi kuzynami, którym chce tylko dokuczać, kończy mając wielu przyjaciół. Louis wiele poświęcił uwagi przyjaźni, bo też sam uważał, że to jest coś dla niego bardzo ważne. Przyjaźń z jego tutaj znajomymi z Oksfordu, znanymi jako grono Inklingów, wśród nich, z którymi regularnie się spotykał, wśród nich oczywiście najbardziej znany Tolkien. Tolkien, który doprowadził Louisa do wiary. Trzeba pamiętać, że Louis pochodził z Irlandii Północnej, więc jakby z rodziny protestanckiej, więc mocno antykatolicko nastawionej. Więc wspomina, że ostrzegano go, by nie przyjaźnić się z filologami i z papistami, czyli pogardliwe określenie katolików. Tymczasem Tolkien był jednym i drugim, ale jednak się zaprzyjaźnił i ta przyjaźń prowadzi go do wiary. Ta przyjaźń lektury, to Louis też będzie mówić, że ateista powinien być bardzo uważny w doborze lektur, bo może niechcący przeczytać coś, co go doprowadzi do wiary. Ale pewnie na pierwszym miejscu jednak jako to, co go do wiary doprowadziło, Louis stawia właśnie przyjaźń. I dlatego tak dużo o przyjaźni pisał. Jedno z ładniejszych dzieł Louisa to jest książka, esej Cztery miłości, która opowiada o czterech różnych, znaczy rozdziały są podzielone tak jak greckie słowa, greckie czy łacińskie, to, które mówią o różnych sposobach miłości. No jednym z nich jest przyjaźń. Bardzo pięknie Louis też to opisuje, że przyjaźń właśnie się nie zamyka, że przyjaźń jest otwarta na następne osoby. Przeciwieństwo miłości oblubieńczej, która w jakiś sposób odcina kochanków od reszty świata, przyjaźń jest najmniej zazdrosna. Pisze Louis, przyjaźń jest najmniej zazdrosną miłością. Dwóch przyjaciół cieszy się, gdy przybywa do ich grona trzeci, a trzech, gdy zjawia się czwarty, o ile oczywiście przybysz posiada kwalifikacje na prawdziwego przyjaciela. Co więcej, tu się odwołuje Louis do takiego autora angielskiego z przełomu XVIII-XIX wieku, Charlesa Lamba. Lamb powiada, że gdyby jeden z trzech przyjaciół A, B i C umarł, wówczas B utraciłby nie tylko A, lecz również to, co w C było udziałem A. A C utraciłby nie tylko A, lecz również to, co w B było udziałem A. Sam Louis mówi, teraz, kiedy Karol już nie żyje, nigdy nie ujrzę reakcji Ronalda na specyficzne karolowe dowcipy. Choć od czasu, gdy Karol odszedł, mam Ronalda wyłącznie dla siebie, wcale go nie mam więcej. Piękny opis tej przyjaźni, która jakby chce się rozlewać na większą liczbę osób. Jakby zgodnie z tą taką zasadą starożytną już, że bonum est diffusivum sui, że dobro chce się rozlewać, chce się rozprzestrzeniać. I przedstawicielami takiej niezazdrosnej przyjaźni, niezazdrosnej miłości są dzieci, bohaterowie pierwszych tomów opowieści z Narni, które jakby wcale nie chcą tego do końca zachować dla siebie. One mówią o tym dokoła, chętnie by Eustachego wciągnęły. I mimo jego oporów, dzieje się to niejako automatycznie, ale potem też dzieci, zwłaszcza Łucja, czynią dużo, by Eustachy nie czuł się źle, by jakby no też
zaczął być uczestnikiem tych ich narnijskich przyjaźni. I oczywiście ostatecznie to się udaje. Udaje się do tego stopnia, że Eustachy sam wciągnie następną bohaterkę, Julię, ale to dopiero w następnym tomie, w srebrnym krześle. Podróż wędrowca do świtu jest ostatnim, jak na razie przynajmniej, z tomów, który został sfilmowany. Też w takiej dość hollywoodzkiej manierze kina akcji, gdzie oto pojawiają się kolejne przeszkody i bohaterowie się mobilizują, by te przeszkody jakoś pokonać, by przezwyciężyć te zewnętrzne trudności przy pomocy siły, którą w sumie w sobie mają. I trzeba powiedzieć, że takie przedstawienie jakby zupełnie wypacza sens podróży wędrowca do świtu, gdzie chyba najmocniejszym z przesłań jest właśnie to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Tu wracamy trochę do Lwa, Czarownicy i Starej Szafy, gdzie Edmund nie jest w stanie sam zadośćuczynić za swoją winę, gdzie po prostu wybawienie musi przyjść z zewnątrz. Więc tu ponownie mamy do czynienia z taką sceną, gdzie wybawienie musi przyjść z zewnątrz. Bardzo wymowna scena, gdy Eustachy staje się smokiem i później zostaje, nazwijmy to, odsmoczony. I to jest początek jego przeobrażenia. Tak od tego właśnie, to znaczy już będąc jako smok, Eustachy stał się nagle bardzo sympatyczny i przyjacielski, ale tego uwolnienia go z tej starej skorupy dokonuje Aslan. To jest też bardzo jakby chrześcijańska myśl, to właściwie są listy Pawła, także mamy zwlec z siebie stare stworzenie. Że to, co, no w ogóle smok, no to już jest blisko węża, to jest blisko szatańskich, demonicznych wręcz, powiedzmy, strojów, więc to jest to, co święty Paweł podkreśla, że mamy to stare stworzenie, starego człowieka z siebie zwlec i Bóg ubierze nas na nowo. No, cała symbolika chrztu, do którego, oczywiście, którą my teraz jakby chrzcimy z reguły niemowlęta, więc jakby trudno to przeżyć, tak jak to się odbywało w starożytności, gdy ludzie rozbierali się do naga ze swoich starych ubrań, nadzy wchodzili do sadzawki chrzcielnej, tam byli zanurzani i wychodzili obmyci w tej wodzie, by ubrać się w białe szaty, by stać się nowym stworzeniem. Więc w tym sensie takim nowym stworzeniem staje się Eustachy, ale dokonuje się to przez, tak jak chrzest dokonuje się nie naszą mocą, tylko mocą Chrystusa, tak też to odsmoczenie Eustachego dokonuje się mocą Aslana. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w tej książce. W książce, która opowiada o podróży. Opowiada o podróży w nieznane. Bo tak naprawdę nie ma takiej jasności, dokąd płyną. Nikt nie wie, jak ta przygoda się skończy. Natomiast rzeczywiście widać, że stają im na drodze kolejne wyzwania, kolejne przeszkody, które w dużej mierze są coraz trudniejsze. Od tej, powiedzmy, pierwszej przeszkody, którą jest, są takie, nazwijmy to, kłopoty polityczne, tak? Gdzie zło jest bardzo namacalne, bo mamy do czynienia z wyspą, gdzie zapanowało niewolnictwo. I po prostu Kaspian przywraca porządek, tak? W takiej bardzo pięknej scenie, tutaj w imieniu swojej władzy królewskiej, znaczy po prostu nie w imieniu, tylko sam jako król przywraca, moglibyśmy powiedzieć, rządy prawa, no i zakazuje niewolnictwa, zakazuje handlu niewolnikami jako czegoś obrzydliwego, czegoś niemoralnego. Ale kolejne wyspy przynoszą kolejne niebezpieczeństwa, kolejne przeszkody, kolejne pokusy może. Pokusę pięknie odmalowana, pokusa chciwości, gdy odkrywają wyspę, na której znajduje się jezioro, które cokolwiek się do niego włoży, to się zmienia w złoto. I oczywiście pierwszym niebezpieczeństwem jest techniczne niebezpieczeństwo, żeby po prostu nie wpaść do tego jeziora i się nie umrzeć, stawszy się złotem. Ale się okazuje, że to jest niewielkie niebezpieczeństwo. Dużo większym niebezpieczeństwem jest to, jaką chciwość wywołuje także w naszych bohaterach. W Kaspianie, ale w sumie trochę i w Edmundzie. Ta możliwość niesłychanego wzbogacenia się, możliwość zdobycia nieograniczonego bogactwa, chciwość, która prowadzi niemalże do walki. Oni po chwili sami widzą, że zostali oszołomieni, ogłupieni tym, ale bardzo wyraźnie jest to przedstawione jako niebezpieczeństwo. I Kaspian, który na początku chce nazywać tę wyspę wyspą złotej wody, zorientowawszy się w sytuacji, nazywa ją wyspą, przepraszam, to nie Kaspian, to Ryczypisk proponuje, by nazwać ją wyspą śmiertelnej wody, przeszkodą w dążeniu do prawdy, bo przecież oni wszyscy jakoś w stronę prawdy zmierzają. Przeszkodą są własne strachy, własne wyobrażenia. To się okazuje, że gdy wpływają w mrok, to tym, co jest najniebezpieczniejsze, to jest to, co sobie każdy sam może wyobrazić. Rzeczy w zasadzie nierealne, które nie istnieją, no ale jednak potrafią przestraszyć bardziej niż na przykład zupełnie realny wąż morski.
Jest też wyspa, na której mieszka dziwny ród Patałachów. Wyspa, która wydaje się być w miarę niebezpieczną, takim trochę groteskowym niebezpieczeństwem, ale w sumie takim realnym, że niewidoczne postacie mogą ich pokonać. No bo znów, właśnie, jak walczyć z czymś, co jest niewidzialne. Tutaj sytuacja zostaje rozwiązana dzięki odwadze Łucji w dużej mierze, chociaż w trakcie właśnie tej przygody to także Łucja ulega pewnej pokusie, bo przeglądając magiczną księgę z zaklęciami, najpierw jest kuszona wizją jakiejś ogromnej piękności i tu nie daje się skusić, ale później daje się skusić ciekawstwu, co powoduje, że będzie musiała pewną przyjaźń zakończyć. I tu, mimo że spotyka później Aslana, no Aslan tłumaczy jej, że tego się już nie odwróci. Co się stało, to się nie odstanie. I tu Łucja uległa nie tyle pokusie próżności, pychy, ale uległa pokusie ciekawstwa. Cały czas to pytanie, po co płyną na wschód? Kaspian płynie, bo przysiągł, że będzie próbować odnaleźć baronów wiernych jego ojcu, którzy odpłynęli z Narni. Ale po co płynęli ci baronowie? Jest taka scena, gdy spotykają już ostatnich z nich, trzech śpiących baronów na ostatniej wyspie i Kaspianowi wydaje się, że słyszy ich mamrotania. Pierwszy mówi, nie płynę dalej na wschód, na wiosłach do Narni. Drugi mówi, nie narodziliśmy się po to, by żyć jak zwierzęta. Płyńmy na wschód, dopóki możemy. Lądy poza słońcem. Ponownie zapadł w sen. Trzeci zamruczał tylko, proszę o musztardę. I zasnął twardo. Jakby tragikomiczna scena, bo z jednej strony Louis odnosi się tu do kolejnego arcydzieła literatury światowej, tym razem chrześcijańskiego, ale odnoszącego się do klasyki, to znaczy do Boskiej Komedii. Ta wypowiedź o tym, że nie narodziliśmy się, by żyć jak zwierzęta, płyniemy na wschód, lądy poza słońcem, to są fragmenty wypowiedzi Odyseusza z Boskiej Komedii Dantego, z 26 Księgi Piekła, gdzie Odyseusz zachęca swoich towarzyszy, by płynąć poza Gibraltar, by płynąć trochę jak wędrowiec do świtu, by płynąć na zachód, ku nieznanemu, ku chwale. Jakby Kaspian, także Ryczypisk z nim, trochę dzielą to uczucie, że no, dla chwały, dla honoru należy płynąć jak najdalej. Są już w momencie, gdy spora część załogi nie jest do końca przekonana. Tu Kaspian też wygłosi raz przemówienie trochę podobne tu do tego przemówienia Odyseusza, wszystkich zachęcając do takiego działania. No ale właśnie ta komiczna wypowieść o tym, że trzeciego, który prosi o musztardę, pokazuje, że no właśnie, czy to rzeczywiście jest takie ważne? Czy to wszystko jest takie ważne? Ten honor, ta poszukiwanie przygód, ciekawość, ten honor w takim wojskowym sensie. Im bliżej końca jesteśmy podróż wędrowca do świtu, tym bardziej widzimy, że jeśli coś jest ważne, to wiara. Wiara Aslana. I tutaj jakby najmocniej pokazuje to Ryczypisk. To szlachetna, rycerska mysz, który mówi o tym, że on płynie po to, by znaleźć krainę Aslana. I do tego innych zachęca i no i się udaje. Dochodzi. Więc tutaj mamy do czynienia z czymś już na kształt mistyki, tak, no, tego poszukiwania Boga tam, gdzie pozornie trudno go znaleźć, wśród niebezpieczeństw, wśród właśnie tego, co kusi. To tu, oczywiście tu, właśnie tu już przywołałem Odyseusza, no w ogóle cała ta wyprawa jakoś przypomina Odyseję właśnie, tak, te kolejne wyspy, na których czyhają niebezpieczeństwa. No tylko właśnie celem nie jest powrót do domu, jak to było dla Odyseusza, tylko celem jest dojście do Boga. Skoro Aslan już od dawna nie przychodzi do Narni, to trzeba dopłynąć do Aslana. No i to się udaje. Udaje się Ryczpiskowi i dzieciom. Kaspian, który bardzo chce, zostaje jakby przywołany do porządku, także przez wszystkich, włącznie z Ryczypiskiem, że jego powołaniem jest służyć jako król. Nie może się tego wyrzec lekkomyślnie, jakby, że każdy ma inne powołanie. Jakby nie jest powołaniem Kaspiana, by tutaj przekraczać granice świata w tym momencie. Natomiast Ryczypisk już może, no i mogą dzieci, dla których będzie to sposób, by wrócić do naszego świata, ale równocześnie będzie to okazja, by jakby w środku cyklu narnijskiego umieścić scenę, która jest właściwie wprost wzięta z Ewangelii. Bo gdy dochodzą na ten koniec świata, widzą jagnię. Chodźcie, śniadanie czeka, powiedziało jagnię swoim słodkim, mlecznym głosem. Teraz dopiero dostrzegli ognisko płonące na trawie, piekące się na nim ryby. Usiedli i jedli te ryby, odczuwając głód po raz pierwszy od wielu dni. A było to najwspanialsze jedzenie, jakim kiedykolwiek się sycili. Powiedz nam, jagniątko, zapytała Łucja, czy tędy wiedzie droga do krainy Aslana? Nie dla was, powiedziało jagnię. Dla was drzwi do krainy Aslana są w waszym własnym świecie.
No to jest oczywiście 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana, śniadanie, które Chrystus przygotowuje dla apostołów po swoim zmartwychwstaniu. Jagnię, baranek, tak? Przepraszam, sprawdziłem 21 rozdział, tak? 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Włącznie z tym, że jest to ognisko, że są to ryby, no to jest dokładnie scena z 21 rozdziału Świętego Jana, no tylko że tam jest to Chrystus. Tu jest Chrystus jako człowiek, tu jest baranek, no ale wiemy, to, co z kolei w pierwszym odcinku mówiłem, że o ile no, lew jest dość jednoznacznym symbolem Chrystusa, no to jakby ktoś miał wątpliwości, baranek jest symbolem dużo bardziej jednoznacznym. I to jest w ogóle ten moment po raz pierwszy, kiedy jakby no, zasłony zostają zdjęte. Tak? Bo dzieci mają no, wątpliwości, ojej, to jak to jest, że jeśli w naszym świecie, to czy ty tam też jesteś? Aslan mówi o sobie, że jest wielkim budowniczym mostów. Po łacinie byłoby to pontifex, czyli kapłan. I na koniec, gdy Aslan już im zapowiada, że nie wrócicie do Narnii, jesteście za dorośli. Musicie teraz zacząć przybliżać się bardziej do waszego świata. Lucja łkała, tu nie chodzi o Narnię, wiesz przecież, tu chodzi o ciebie. Nie spotkamy ciebie. A jak mamy żyć, nigdy już ciebie nie spotykając? Ależ spotkasz mnie jeszcze, kochanie, powiedział Aslan. Tam jesteś również, panie? Zapytał Edmund. Jestem, rzekł Aslan. Ale tam noszę inne imię. Musicie mnie rozpoznać pod tym imieniem. Właśnie dlatego zaprowadzono was do Narnii. Przez to, że poznaliście mnie trochę tutaj, będziecie mogli poznać mnie lepiej tam. Jakby w tym fragmencie mamy streszczoną właściwie no, całą ideę Luisa, po co są opowieści z Narnii. Tak? Po to, żeby trochę poznać tutaj tego, kogo tak naprawdę możemy poznać w naszym świecie. Już pod właściwym imieniem. Nie Aslana, tylko Jezusa. I równie jednoznaczna aluzja, znaczy właśnie nie aluzja, tylko właśnie cytat, będzie rozpoczynać następną powieść, Srebrne krzesło. W drugim rozdziale, gdy Julia będzie już przeniesiona do Narni, spotka lwa, który mówi, pierwsze słowa, które wypowiada do niej, brzmią, jeśli jesteś spragniona, możesz się napić. Po czym powtarza, jeśli jesteś spragniona, przyjdź i napij się. To oczywiście znów odnosi się do Ewangelii i do wezwania Pana Jezusa, by przyjść i pić wody, którą On nam daje. Ale w tym celu trzeba tego Jezusa spotkać i trzeba próbować zrozumieć, czego od nas chce. A o tym, jak rozumieć, czego od nas chce, będzie mowa w następnym odcinku, w którym będziemy wspólnie czytać Srebrne krzesło. Polecamy także najnowszą książkę księdza Staszka Adamiaka pod tytułem Teologia Tolkiena. Znajdziesz ją w sklepie internetowym dobroci.pl.